To wszystko się powinno wysadzić w kosmos, wszystkich tych polityków. On już powinien na emeryturę odejść. Według większości sondaży PiS wygra wybory. Czy Prawo i Sprawiedliwość sprawdzi się podczas trzeciej kadencji? Ja liczę na lepsze, ale jak to będzie, nie wiadomo. Według mnie tyle, co włożyli w odbudowę tego narodu i polskości, to wyobrażenia mam jak najlepsze. Będzie gorzej niż było, a było tragicznie. Miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie. Trzeba robić wszystko, żeby to się nie stało. Żeby nie wygrał. Wolałbym, żeby jednak była jakaś koalicja, tak? Zawsze to jest inaczej niż jak rządzi jedna partia. Będzie ciężko moim dzieciom i moim wnukom, bo będą musieli coś zrobić w swoim życiu, żeby to rozdawnictwo tak zwane mogło być spłacone. Każdy chce na lepsze, żeby było tańsze rzeczy, bo są drogie bardzo, żywność. Trudno powiedzieć, pożyjemy, zobaczymy. A co pani najbardziej przeszkadza w obecnych rządach? No niszczenie kraju, proszę pana, pod każdym względem. Nawoływanie do wojny, wszystko, proszę pana, zostało zniszczone, tak państwo i prawo, że to, ja nie wiem, to chyba jest nie do odbudowania już, proszę pana. Nic nie przeszkadza. Wszyscy będą rządzić podobnie, no. Brak dialogu szczerego. Nie ma takiego rządu, żeby ktoś coś naprawdę dobrze zrobił. Zero demokracji, zero sprawiedliwości, korupcja, nepotyzm. I każdy chce się wzbogacić. A my to rzeczywiście, gdyby dostawali emerytury tak jak my po 3000, to by inaczej rządzili. Jak biorą po 60 tysięcy, to niestety. A gdyby tutaj stał pan Jarosław, to co by pani przekazała mu? Żeby przeszedł już na emeryturę i dał rządzić ludziom, którzy są po prostu na czasie i może tacy bardziej spokojniejsi, bardziej harmonijni. Może więcej pokory. Czas na zmianę.